Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygody w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio na prośbę naszego kolegi Ziggy'ego przeprowadziliśmy dochodzenie na temat tego, gdzie i jak zniknął jego skarb. Mając już pewne poszlaki, wracamy złożyć raport, no i zobaczymy, jak dalej sprawy się potoczą. A więc zapraszam do dzisiejszej przygody. Niestety, nic więcej z tego miejsca raczej nie wyciągniemy, ani od osób, jakie się tu znajdują. Co nie, Bart? A szkoda, bo przyznam, że kolega bardzo fajny. Jakby mieć czas, to można by było z nim spędzić cały dzień i przegadać wiele ważnych tematów egzystencjalnych. Ale dobrze, wracamy do Ziggy'ego powiedzieć mu, czego się dowiedzieliśmy. Choć, no właśnie, gdy wiemy, że to Jaskier maczał w tym palce, nie wiem, jak wiele możemy zdradzić. Z drugiej strony, nasz kolega jest bardzo przebiegły. Wydaje się, że raczej próżno myśleć o tym, że go oszukamy. Happen? I co, nic? Tak? Nie odprowadzisz nas? Ziggy? A ty? Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Pogadać. Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Ktoś się włamał. No to po kolei. Znalazłem ciało jednego ze złodziei. Wyżygał antidotum jak ten twój fons. Piękna śmierć. Miał coś przy sobie? Nic ciekawego. Gdyby był kimś ważnym, to raczej by go tak nie zostawili. To pewnie zwykły tragarz, który i tak niewiele wiedział. Martwy trup. Dosłownie. Martwy trup. Jeżeli może być inaczej. Część skarbu wysypała się złodziejom ze skrzynek, więc zostawili wyraźny trop. Wiesz, jak w tej bajce, z okruszkami. Kojarzę. Jaś, Małgosia, palenie czarownic. Bardzo to adekwatne do Nowigradu. Ślad prowadził aż do wyjścia z kanałów i tam się urwał. Stawiam, że załadowali skrzynię na jakąś barkę. No, raczej, że nie na wóz. No, łodzi nie wytropimy. Jest to ślepy zaułek. Chcieliśmy dobrze. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Kolego, to ty nigdy z saletrą się nie bawiłeś? Chodź, zawsze można to nadrobić. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. No, spadła z rury, a rura ma dojście tu z twojej łaźni, więc... Może lista gości? Bomba eksplodowała w rurze, która wychodzi ze ściany przy skarbcu. Ale krata odpływowa była w momencie wybuchu na swoim miejscu, a to oznacza, że... Ach, to chyba jasne. Ładunek podłożony od środka. Dokładnie. Myślę, że to było tak. Ktoś wszedł do łaźni, spuścił wodę z jednego z basenów i wrzucił cylinder do odpływu. Bomba spłynęła na dół, zatrzymała się na kracie... I cytując Barta, wielki boom! To mamy wszystko, można płacić. Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałeś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. A jak tam noga, kolego? I czemu tu już dziewczyn nie ma? Żadnej.
No dobra, po kolei. Nic więcej nie znajdę. To by było dziwne, gdyby pierwszy basen był tym właściwym. Coś tu pływa, jakiś olej. Oby. I jak? Można w ubraniu? Oby, tak. Niewiele możemy zdziałać w tym miejscu. Tutaj tego nie zrobisz, my nie skoczymy. O, proszę bardzo. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra, chodź no tu! I jak, masz coś? Mhm, fragment bomby. Happen, spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. No, nie podejrzewasz Happena? Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentami jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? Wiedźmin musi znać się na potworach, aż piek na ludziach. Filipie Eilhart też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kowirskiego więzienia w noc przed egzekucją. No i była czarownica. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. A kto to? Margrabia Henkel? Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje, nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roywen. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. To jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. Czyli co, Doppler? No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć! Znaczy, jeszcze mieliśmy po drodze kiedyś załatwić temat skurczybyka juniora. Ale nie spieszy nam się. Ciri może poczekać. Wszyscy mogą poczekać. Kurczę, całą noc tu spędziliśmy. O, niby chwila taka, a nie wiadomo kiedy do tego doszło. Ale dobra, i tak pogoda paskudna, więc nic nie straciliśmy z tego dnia. Na rynku też cisza. Jakoś wyjątkowo. Gdzie? To Henkla, czy jak mu tam było? Zresztą chyba nie musimy się tobie spowiadać, kolego. O nie? Halo? Ale Rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Toś tam tańczy sobie, ale chyba nie do końca trzeźwy. I tyle z jego tańców, co tu wyszło. Może odpocznijmy sobie chwilę, tak to do ładniejszej pogody. Kiedyś musi się zrobić tu ładniej. Okej, to wchodzimy. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. No to co? Kolejne dochodzenie. Może trochę światło wprowadzimy do tego domu. I sprawdźmy. W ogóle wygląda jak ślady walki, ale dobra. Stopy jakby takie najbardziej wyraźne z tego wszystkiego. Ale pięknie na minimapa teraz wygląda. Tak bardzo czytelna. Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri.
Bierz wszystkie wina. Rozumiem, że to ona ma nam otworzyć drzwi. Tylko problem, że za żadne nie możemy chwycić. Nie wierzę, żeby tego tu nie było. No dobra, teraz tego nie przepchniemy, ale wracamy. Może nie mamy zabierać wina, tylko je gdzieś umieścić w odpowiednim miejscu. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Młodzieniasek. Sprawnie poszło. Spadaj w drugi pokój. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Ciri śledzi mnie Mengę. To on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. Cóż tym razem i czy powinniśmy posprzątać po sobie? Olej z wiwerny. Olej z wiwerny. Nie podnoś. Niepotrzebne nam. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. I trzymają fajne rzeczy. Dziki Gon? Tyle lektur. Krainę północy. No dobra, ale zobaczmy. Kto tu się zjawił u nas? I czego może chcieć? No bo raczej nie dochodzenie. O, a może i jednak? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Trochę wiemy, ale tak nie do końca. Nie chcę pochopnych wniosków wyciągać. Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Czyli tak to działa. Dziękuję. Wielkie dzięki, możesz odetchnąć i zapamiętaj na przyszłość, potrafię o siebie zadbać. To świetnie. Ty dbasz o siebie, ja o siebie. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. No dobra. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Mamy list, ale tak, to zabrzmi lepiej. Henkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. To miała być taka zabawna historia. No. No dobrze, skłamałem, ale tylko w połowie. Słyszałem o pół lwach, pół orłach, a nawet pół rybach, pół ludziach. Ale nie wmówisz mi, że istnieje coś takiego jak półprawda. Jednak spróbuję. Nie spotkałem tu Henkla, ale Menge faktycznie ma twój skarb.
Rozumiem, że ustaliłeś to za pomocą swojej kryształowej kuli. Może. To tajemnica zawodowa. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Menge szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? A ty co w tym czasie? Czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. I bezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny sukinsyn. Triss powiedziałaby ci to samo. Może bez inwektyw. Ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. I to my tam idziemy. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. No dobrze, pogrywasz nami. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No gołąbeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my... no wiesz... Niech lepiej wie tyle, co miał wiedzieć. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych rozterek. Racja. Też bym go sobie nie wybrała na powiernika. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy Kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Pytanie, czy to bezpieczne? Tak, Geralt? O, możemy jednak jeszcze pogadać. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. No dobrze. No właśnie, czy zachowała różę? Bo wydaje mi się, że gdzieś ją sobie tam podebraliśmy. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś ją z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. No dobrze. Bywaj. Tak, takie szczegóły mają duży wpływ na to, co możemy tutaj później zrobić. No dobra, czyli droga nasza. Co to było? To ty? Triss? Nie wiem, czy to takie bezpieczne w tym mieście. To wybierzmy się w okolice, tak rozglądam się. Klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontaru. Prawo, lewo, czym handlujesz, kolego? No, wygląda jakby niczym. Bo przydałoby się przygotować na tę wyprawę. Może nie być wcale tak lekko. Podejrzany typ, porozmawiaj. Co tam? A nie ścigaliśmy się z tobą kiedyś tam? No dobrze. Od złego uchowaj. Że też cię straż do miasta wpuściła. Jak bezpiecznie przy nas teraz nie rozmawiałem. Podoba mi się to podejście. Bardzo mi się podoba. Mamy Kapliczkę Wiecznego Ognia. Nie mamy jeszcze północy. Ale zobaczmy, co tam w naszych kieszeniach słychać, bo zdobyliśmy właśnie dziś nowe ubranie. O, proszę. I to całkiem solidne. No tutaj jakby ktoś się zastanawiał, jak wyglądamy aktualnie z naszym ekwipunkiem, no to prezentuje się to, myślę, że całkiem
miło, chociaż dalej ten tasak jest na pierwszym miejscu, czy tam topór. Do tego, rozwój naszej postaci, kolejne dwa punkty. Jeden na pewno warto by było tutaj w precyzyjne cięcie wpakować, to znów tłumaczy dlaczego. Ten lekki atak tak bardzo sobie upodobałem i tak często nam się tutaj przewija, ale moglibyśmy sobie odblokować coś nowego na ten slot. Ciężko znaleźć coś idealnego, ale może dorzucimy jeszcze znak akcji na ten slot. Będziemy mieli tu ładnie na niebiesko. Ok, zwiększymy o 10% moc znaków. Akcji też nam się przyda, czy to w dyskusjach, czy może nawet podczas walki. Zobaczymy, jak to wykorzystamy. Mamy naszego Geralta gotowego do spotkania, podobnie jak i... No nie, żadne oleje raczej tutaj nie będą potrzebne. Więc jak ta wyprawa w kierunku koszar będzie wyglądała, zobaczymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile i zapraszam na więcej już wkrótce. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!